Cześć! Będę dzisiaj promować losowość w Simsach. Czyli stworzę zupełnie losowego Sima w Sims 2, 3 i 4. Tylko, że każda z tych części, jakby moje podejście do losowości Sima w każdej z tych części będzie się bardzo różnić, bo w różnych kontekstach tej losowości używam w zależności od gry. Więc na angielskim kanale, jeśli chodzi o dwójkę, już coś tam było, że potrzebowałam stworzyć miastowych do otoczenia jakichś nowych i jakby zmienić ich potem w miastowych modem no nie yy, i nie chciałam robić tego po prostu tworząc simów. Ja ogólnie rzadko tworzę simów, szczególnie w dwójce, bo mam takie wrażenie, że po prostu zawsze wyjdzie taki sam ten sim. No nie, mimo że znam różne jakieś triki w kas i tak dalej, jakieś tam klikanie prawym na, te, na schematy twarzy, żeby się zblendowały ze sobą i różne takie rzeczy. Mam jakieś suwaki nowe poinstalowane i tak dalej, ale nadal mam wrażenie, że po prostu wyjdzie mi zawsze ten sam sim. Też nie podoba mi się ta metoda puklet. Nie wiem w sumie nawet jak to przeczytać, ale ym, też mam wrażenie, że tą metodą dam Wam link w opisie. Też wyjdzie mi znowu ten sam sim cały czas, a, y, albo jeśli nie, to będzie po prostu wyglądał dziwnie. <ścoughs> Więc y, mam jakieś tam swoje inne metody na to. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego mu, moje stwórz sima tak ładnie wygląda, że paski nie nachodzą na mordę sima i tak dalej, to też będzie w opisie. Więc jeśli chodzi o tworzenie takich losowych simów, to y, mocno korzystam z tego folderu gotowych simów. Y, oczywiście nie tych, których ja sobie zapisałam, tylko po, po, po prostu tych, który, którzy już byli na początku. Ale najpierw jak już wejdę w tworzenie sima to zostawiam sobie płeć jaka jest, chyba że akurat po potrzebuję zrobić ileś tam simów jakby z wyrównanymi płciami, na przykład cztery babki i cztery facetów, no to wiadomo, nie, że sobie jakoś tam zmienię. Zaczynam od osobowości. Wylosował mi się tutaj akurat baran mm, i osobowość wygląda w taki sposób i mogę zostawić ogólnie to, co się wylosowało po prostu od razu. Mogę sobie jeszcze raz to przelosować, jeśli się okaże na przykład że osobowość się powtarza, jak robi kilku simów, więc szybko sobie biorę z Google'a generator liczb po prostu od 1 do 12, tak, i odtąd powiedzmy liczę sobie, która tam mi wypadnie. Ale też, jeśli by mi się chciało, no to mogę sobie wygenerować liczbę od 1 do 10 do każdej tej kategorii. No może się zdarzyć, że nie wystarczy potem tych, tych punktów, czyli będzie trochę tak w sumie jak przy losowaniu osobowości dziecka, ona jest jest w pewnej mierze dziedziczona po rodzicach, ale też często niektóre cechy są losowane, po prostu. W sensie losowana jest liczba punktów, jaka będzie przypisana. No więc może tak sobie zrobimy, bo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Jak sobie wpiszecie w Google Number Generator, to od razu Wam wyskoczy takie narzędzie i po prostu wpisujecie minimalną liczbę, maksymalną liczbę i od razu będziecie mogli sobie losować. Także dostałam tutaj siódemkę. Wezmę sobie wszystko na jeden. Czwórkę. No, już się powoli, bo teraz jest ósemka zanosi na to, że e, będzie brakować mi tych. Bo teraz wyszła mi dziewiątka, a ja już tylu punktów nie mam. E, także e, teraz mam do wykorzystania, uwaga, sześć punktów, więc wezmę sobie od 1 do sześciu, a potem tyle, ile mi zostanie. To już po prostu tego użyjemy. Mam tutaj dwa, mi się wylosowało. No i tutaj cztery. I taka osobowość mi wyszła, skorpion. Ehm, Okej, okay, też tak może być. Nie zajęło to dużo czasu też, więc spoko. No i teraz do tego Skorpiona dobieram aspiracje w taki sposób, że no tak jak zawsze robię przy aspiracjach, czyli po prostu dopasowuję do osobowości tego Sima. Mam rozpiskę specjalną do tego, którą czasami się posiłkuję, ale przeważnie po prostu patrzę jakie konkretnie cechy ma ten Sim i, i tyle. Tutaj widzę, że ona jest aktywna, dosyć schludna i dosyć zdecydowanie poważna, więc albo można by było zrobić tutaj zdobywanie wiedzy, albo ewentualnie założenie rodziny, ale ona nie jest chyba wystarczająco miła do tego, więc zrobię jej zdobywanie wiedzy. Teraz jeśli chodzi o te rzeczy, to tutaj, no też możemy sobie policzyć, ile tego jest i losować po prostu y, tymi y, liczbami, no nie. Y, ale ja to sobie tak siup, o, nawet y, zdobywanie wiedzy i logicznych simów lubi wodę kolońską, niech będzie i nie lubi y, pełnego makijażu, w sensie tych tam masek takich, w sensie takiego jakby scenicznego, no nie. Y, no i okej, okay. no i teraz. Jak już wiem, jaką ona ma osobowość, to do tej osobowości mogę dopasować sobie po prostu simkę z tego folderu zapisanych simów. No, raczej nie Elenę. <słupio> Supcio. To jakieś łysę bo już nie mam tego custom kontentu. Nieważne. Wybieram z tych, którzy tutaj już byli. Mam babkę ze zdobywaniem wiedzy, która lubi logicznych simów, że znaczy takich mądrych, no nie. Jest aktywna, jest trochę nieśmiała, więc. Yy, Coś takiego musimy teraz tutaj znaleźć. Ewentualnie mogę sobie minimalnie zmodyfikować, na zasadzie, nie wiem, dać komuś na przykład okulary, czy cokolwiek takiego, albo zmienić jakoś strój. Ale jeśli jest jakiś sim, który mi się tak kojarzy po prostu z tą osobowością, no to spoko, to już mogę wziąć. I o tyle fajni są ci simowie tutaj, że. Oni czasami są stworzeni z takich zwykłych schematów, na przykład tutaj nie jest modyfikowany ten schemat twarzy w żaden sposób, chyba, albo bardzo, bardzo mało, ale są też tacy Simowie, którzy są... Um, Stworzeni tak e, gdzieś tam, że te schematy są wymieszane ze sobą, na przykład, czy coś takiego, i wyglądają trochę bardziej wyjątkowo. E, no i są też tacy dosyć mocno maksisowi, więc jeśli ja akurat tego sposobu używam do tworzenia miastowych, e, no to, e, to jest trochę tak, jakby gra miała po prostu trochę lepszy generator tych miastowych, a nie, że nakłada im po prostu schemat twarzy i tyle jazda, nie. E, więc e, jest to takie no, bardzo maksisowe rozwiązanie. Ona mi jakoś tak pasuje. A ona ma w ogóle. Co? Ona, czy ona ma te warkocze, które nie istnieją w grze? W sensie w katalogu ich nie widać? Bo to nie są te zwykłe warkocze. No bez kitu, bo one są takie w ogóle siwe. Ale żem dowaliła w ogóle zdobywanie wiedzy, no to musi być Azjatka, no nie? Psz, tak wyglądała skromnie. No co, co mogę powiedzieć? Ja się muszę przede wszystkim dowiedzieć. Tak, to są zdecydowanie inne warkocze. Porąbana sprawa. Także takie smaczki też się mogą tam trafić. No i jeszcze trzeba uważać też, żeby nie trafić na Sima, który ma zepsutą twarz, szczególnie jeśli nie macie naprawionych tych twarzy. Tutaj możliwe, że jest zepsuta twarz, tak mi się wydaje, że to jest ten schemat, więc no ja akurat nie mam fixa na to, nie wiem dlaczego w sumie. Ciągle zapominam go zainstalować, więc zostawię już tę azjatkę, niech będzie. To jest tylko demonstracja. Ale w sumie może mi się to nawet przydać za chwilę. Bo musimy przejść jeszcze do imienia. No i okej, okay, mam teraz tutaj, pokaż twarz z bliska bardziej. Teraz się muszę zastanowić, którego azjatyckiego pochodzenia ona może być, bo przy generowaniu imienia, jeśli miałabym taką ochotę, że chciałabym jakieś takie etniczne imię bardziej mieć, no to wtedy muszę wybrać odpowiedni generator imion do tego, nie? Bo używam do tego właśnie takich generatorów losowych imion, z których można sobie skorzystać przy, nie, na przykład pisaniu książek czy coś takiego, nie? Przetworzeniu ogólnie jakiejś postaci. W internecie jest tego pełno. Myślę, że ona mogłaby być Japonką, ale nie wiem, czy bym jej nie zrobiła tak, że miałaby japońskie nazwisko, ale może amerykańskie imię, na przykład coś w tym stylu. Ja akurat użyłam takiego generatora, który daje mi 10 opcji, więc mogę sobie z tych opcji też od razu wybrać, które imię może mi jakoś pasować. Tutaj sobie wymyśliłam, akurat wybrałam, że ona będzie Kathy, więc niech tak będzie. No, jeśli mia miałabym ochotę zrobić polskie imię, no to spoko, no to wchodzę w kalendarz i losowe imię po prostu, z, z jakby, które mi się najbardziej podoba z tego, jakie są imieniny akurat, nie? Czyli klasyk u mnie. Na pewno jest jakiś generator polskich imion, ale nawet nie sprawdzałam, bo po prostu zawsze lecę z kalendarza i tyle. No i wśród japońskich nazwisk, przynajmniej według generatora, no bo nie znam wszystkich japońskich nazwisk, no nie, żeby nie było. Jedno z nich wypadło mi RIN, więc może być. No i w sumie to już jest koniec. Mam sobie tutaj Kathy Rin i, i spoko. I już mogę sobie ją wstawić do otoczenia, zrobić jeszcze ilość tam simów, wstawić sobie do otoczenia, zmienić ich w miastowych inseminatorem i mam jakąś dodatkową pulę miastowych jeszcze, żeby sobie z nich korzystać, że tak powiem. Ale też, jeśli chcę stworzyć po prostu jakąś losową rodzinę, to też mogę się tak pobawić. To, to jest takie. To jest taka trochę rozrywka w sumie. Bo tak nie wiesz, co ci wyjdzie, nie? I to jest takie. O, wyszło mi coś takiego, to sobie wybiorę taką simkę albo takiego sima i pasuje. I tutaj imię i ten już jest cała postać. Nie będę jej tutaj akceptować, bo ona nie jest mi potrzebna do niczego w tym momencie. Sobie w ogóle weszłam w jakieś losowe otoczenie takie, które pokazywałam niedawno na streamie, specjalne do takich różnych dziwnych eksperymentów. No więc to w sumie tyle. Jeśli oczywiście, nie wiem, nie podobają mi się jej spodnie na przykład czy coś, to mogę sobie zmienić ten strój, ale chociaż nie jest tak, że ingeruję jakoś hamsko po prostu w wygląd i osobowość tego Sima, no bo tak jak mówię, po prostu tworzyłabym totalne klony, bo wszystkich bym robiła według jakichś swoich preferencji i wszyscy by wyglądali tak samo koniec końców, albo bardzo, bardzo podobni by byli, by byli do siebie. No to chyba czas na Sims 3. Tam jest trochę więcej zabawy. Też zaczęłabym od osobowości, zdecydowanie. Mam jeden taki prywatny zapis, który właśnie zaczęłam, takim zupełnie losowym simem. Tylko, że wam go teraz nie pokażę, bo jestem w trybie twórców robotów, więc mam tylko dwa dodatki włączone, a na tamtym zapisie grałam bardziej na trybie greenwoodów, więc pewne rzeczy mi się tam powyłączają, więc bez sensu. No dobrze, tutaj mamy o tyle ułatwioną sprawę, że możemy sobie po prostu oczywiście, o kurde, jaki charakter, wylosować te cechy. Ej, jaki skubaniec, ty zostawię chyba ten charakter. Akurat tak się trafiło, że jest facet, więc spoko, teraz sobie zrobimy faceta. Który unika zobowiązań, jest ekscentryczny, jest flirciarski. Jezu, to się nazywa gorąca głowa, ale to jest dziwnie przetłumaczone. To powinno być coś w stylu porywczy, coś takiego. Narwany bardziej, o, narwany najlepsze, to jest najlepsze słowo na to. I też szczęściarz, więc. To jest koleś, który ma ciekawe pomysły i tak myśli trochę inaczej. Jest taki trochę dziwny. Jest no, narwany, więc czasami wpada w szał po prostu. Unika zobowiązań, ale jednocześnie lubi flirtować, więc jest takim w sumie podrywaczem i też jest szczęściarzem, więc można by było pomyśleć, że nie wiem, wyrywa laski i w ogóle nigdy. Nie ma żadnych konsekwencji z tego, że, nie wiem, leci na dwa fronty albo coś w tym stylu. Niezbyt pozytywna postać nam się tutaj akurat wylosowała, ale pójdziemy w to, przynajmniej jest ciekawie, więc moglibyśmy spokojnie zrobić z niego po prostu łamacza serc i pójść w to, no nie, dalej. Ale też mógłby chcieć zostać wynalazcą. W ogóle super tutaj jest w tej trójce to, że można wybrać dowolne pragnienie życiowe, ale można też wybrać sobie z tej puli, która tutaj najlepiej dopasowana została, tak? Jak unika zobowiązań, to chce być um, złotą rączką, to się jakoś tak nazywa w polskiej wersji. Um, chce, a że też unika zobowiązań, ale, ale jednocześnie jest filiciarski, to chce właśnie być łamaczem serc. Um, to, to w sumie nie do końca wiem skąd się wzięło, nie wiem czy nie z ekscentryczności. Oczywiście, no, um, wynalazca również z eksce ekscentryczności trudne słowo. No i Sim Renesansu to też nie do końca wiem dlaczego, w sumie, ale też pewnie z ekscentryczności. Okej. Okay. To też mogę sobie wszystko wylosować. Gorzej jest z głosem, bo tego niestety już sobie nie wylosuję, ale właściwie coś takiego jak głos to mogę spokojnie sama wybrać, bo to jest pewna część takiej trochę fizyczności tego Sima, którą akurat całkowicie będę sobie sama tworzyć, dopasowując do tej osobowości. Tutaj też mogłabym się bawić oczywiście w wejście do kosza gotowych simów i tam sobie wybranie czegoś, ale tutaj akurat lubię sobie y, dobrać ten wygląd do y, reszty. Jakoś tak w y, Sims 3 mi specjalnie nie zależy, żeby ci simowie wyglądali jakoś inaczej bardzo, y, więc ewentualnie mogę sobie wziąć sima jakiegoś z kosza i sobie go modyfikować dowolnie. Ja bym dała jakiś taki głęboki, niski głos. Um. Jest rybami, ale to też spokojnie mogę sobie dowolnie losować. Wyszedł byk, to w sumie nawet bardziej pasuje do jego osobowości, jak tak patrzeć na jakby opisy znaków zodiaku, no nie? Wiem, że jak jest byk w Sims 2, to często daje im romansowanie albo przyjemność, więc to by pasowało. No i co? Tutaj widzę, że wegetariański dim sam lubi yy, muzykę klasyczną i yy, Irish Green. O, czy to było nazwane jako szmaragdowy w polskiej wersji, czy to był, nie, to był szmaragdowy na bank. Jeśli Sim lubi jakąś taką charakterystyczną bardzo muzykę na przykład, a szczególnie jeśli ma ulubiony kolor wylosowany, to mogę też skorzystać z tego podczas tworzenia tego Sima, czyli ubrać go na przykład w ten ulubiony kolor czy coś takiego. No, no mam już pewien pomysł, zaraz wracam. No, powiem Wam, że bez zainspirowania jego osobowością, ulubionymi rzeczami i ogólnie tym wszystkim, co mi się wylosowało, w życiu nie wpadłabym na to, żeby stworzyć takiego Sima. I właśnie to jest ta magia losowości, że kiedy, przynajmniej ja tak mam, że kiedy próbuję sama tak sobie wymyślić, że jakiś tam sim będzie, to no, nigdy nie mogę wymyślić nic jakiegoś specjalnie ciekawego. A kiedy zainspiruję się tym, co akurat da mi gra to nagle otwierają się przede mną wrota po prostu jakichś niesamowitych historii. Dlatego właśnie chcę promować to, bo naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mogą z tego wyjść czasami. No tutaj zrobiłam, jeśli chodzi o twarz, to wzięłam go z. tylko odrobinę zmniejszy, zmniejszyłam mu oczy, bo miał za duże, ale miałam ogólnie takiego tam Sima na podstawie kogoś, kogo znam, po prostu zrobionego, i sobie go wyjęłam z tych zapisanych Simów i zmieniłam kolor włosów i różne tam takie rzeczy. Także twarz wygląda tak. Też jest taka w sumie trochę specyficzna. Ten nos jest taki trochę jak połamany, więc przynajmniej nie wygląda, jak wszyscy inni simowie, których bym zrobiła. Więc ze względu na to, że lubi muzykę klasyczną, to go ubrałam właśnie w taką kamizelkę, koszulę i w ogóle, bo, mnie się, bo, bo mi się to skojarzyło z takim bardziej klasycznym, bardziej eleganckim stylem, ale że jest ekscentryczny, no to gdzieś jakieś takie dziwne wzory, jakieś takie skarpety i tak dalej. I krótsze spodenki, spodenki, no takie moda dla dla powodzian, rybaczki. No i ze względu na ten zielony yy, i też nadal ekscentryczność, zrobiłam mu fryzurę z yy, skoków w przyszłość yy, i zrobiłam po prostu końcówki włosów na zielono, żeby było tak dziwnie. No i kurde, jaki w ogóle sim wyszedł, no nie? No ja sobie go muszę zapisać, bo mi się podoba. Reszty strojów mi się nie chce na razie ustawiać, bo to nie jest teraz istotne zresztą, więc yy, po prostu jakby chodzi o samo, sam taki główny motyw tego sima. Już go sobie zapisałam, ale jeszcze yy, imię. Tutaj jest też bardzo fajna. Co? Bardzo fajna sprawa, że można sobie po prostu wylosować. Jeśli imię albo nazwisko nam się podoba z któregoś tego, no nie w sensie, że nie podoba nam się całość, ale jeden człon, no to sobie tam można zapamiętać i potem, jak, jak się coś innego wylosuje, to sobie zastąpić i yy, też spokojnie. Na przykład tutaj podoba mi się, żeby miał na imię Keith. Może być. W sumie Stapleton ciekawie, ciekawie wygląda. Keith Stapleton, może być. No i tutaj znowu, jak chciała zrobić po polsku, no to imieniny, nie? Ale żeby Was tutaj nie zmylić, to niestety, no jeśli się wybierze Sima ze skrzyni, to zmieniają się cechy, tak? Simowie w skrzyni są zapisani razem z cechami. W Sims 2 tak nie jest jakby, co? Tam w ogóle osobowy Sima to jest zupełnie oddzielna rzecz, tam Simowie zapisani w tej skrzyni Simów, to jest tylko wygląd. Więc tam można sobie spokojnie na podstawie osobowości, po prostu najpierw osobowej zrobić, a potem tego Sima i brać sobie ze skrzyni i w ogóle nie ma problemu. A tutaj niestety no najlepiej sobie albo zapamiętać te cechy, albo stworzyć drugiego Sima, żeby mieć wgląd do tych cech, tak, żeby nie zapomnieć. No więc ja będę musiała tutaj jeszcze raz te cechy ustawić i jeszcze raz go zapisać. No więc wyszedł nam taki wyrafinowany podrywacz. A teraz zobaczmy, co można zrobić w Sims 4. No tutaj oczywiście jest jeszcze taka zabawa, że mamy ten test, na którego podstawie możemy stworzyć Sima z całą taką historią jakby, nie? Że będzie na start miał może jakąś umiejętność, jakieś inną ilość pieniędzy czy coś takiego. Tylko czasami, żeby stworzyć takiego dosyć unikatowego Sima tutaj, no to trzeba mieć jakiś taki startowy pomysł, żeby jakoś odpowiadać na te pytania, no nie? Ale powiedzmy, że ja się pobawię i będę wybierać zawsze pierwszą rzecz. Nie będę w ogóle yy, czytać tego Yy, I zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Podejrzewam, że te pierwsze yy, odpowiedzi są wszystkie podobne, jakby charakterem, yy, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie będę pomijać niczego też, tylko w sumie nawet źle nie wygląda ten koleś. <laughs> Jak na losowego. Proszę bardzo, wyszedł mi. Niezależny botanik yy, uwielbia przyrodę zły i śmiały. Kariera przestępca, umiejętność, fotografowanie, ogrodnictwo i początkowe środki standardowe. No, nie wyszło źle. Nie wyszło źle. Myślę, że jest OK. To jest o tyle fajne, że yy, faktycznie yy, tutaj możemy sobie też aspiracje dobrać. Yy, losowo w sensie, nie? Bo akurat tego nie możemy zrobić tak yy, zwyczajnie, jak tworzymy Sima. Ja sobie spróbuję go nazwać. Z moim modem na nazwiska to jest sama przyjemność nazywać ludzi. Franciszek przygoda bardzo proszę. Ale spróbuję stworzyć też SIMA takim moim systemem. Jezu, jak ona się drze. Tutaj jest trochę odwrotnie niż w SIMS 3, no bo w SIMS 3 nawet jak miałabym grę po polsku, to nadal generator nazwisk byłby angielski. Więc no tutaj no, jak mam wszystko po polsku i generator nazwisk też jest po polsku i jest ogólnie spoko, bo ja go zrobiłam. <laughs> to tutaj jeśli chciałabym Anglojęzycznego Sima, w sensie z angielskim nazwiskiem zrobić, no to wtedy musiałabym znowu skorzystać z, ge z generatora. Ale skoro grę mam po polsku, to będę robić wszystko po polsku. Za pierwszym kliknięciem wyszła mi wredna, zła i mistrzyni parkietu. Nie wiem, co ja bym miała z tym zrobić, ale okej. Okay, spróbujmy. No i z tą aspiracją dobrze by było dobrać coś, co w miarę pasuje. Yy, ale. Yy, też nie ma możliwości, żeby sobie ją po prostu wylosować, więc albo można sobie o, tak robić, albo też ym, wejść na stronę randomsym, coś tam, coś tam, w sensie kiedyś korzystałam z takiej strony, jak jeszcze nie można było losować cech i tam można sobie też y, aspiracje wylosować, to jest taki generator, tylko, że no tutaj dewiacja najbardziej chyba pasuje, jakieś wcielenie złośliwości, albo coś w tym stylu, yy, ale yy, coś związanego z tańcem ewentualnie można by było też zrobić, może jakąś przywódczynię stada, Albo coś takiego, klub taneczny by sobie założyła i spoko. Wyszła mi tutaj ciemnoskóra, więc w sumie spoko, możemy, możemy w to pójść. O tyle dobrze ja mam akurat, że mam bardzo dużo schematów różnych części twarzy i w ogóle ciała i wszystkiego. Więc jak ja sobie tutaj wylosuję to różne rzeczy mogą mi się tutaj pojawić. O, te poprzednie oczy były na przykład spoko. No więc tutaj jest tego dużo, aż one się nie zdążą wczytać po prostu. Też Wam dam link w opisie, jak to znajdę. Więc można się totalnie pobawić po prostu losowaniem tych schematów i już wyjdzie nam w sumie całkiem spoko sim. Niby będzie wyglądał trochę jak wygenerowany przez grę, ale jest okej. Okay. Można gdzieś tam coś zawsze sobie podrasować i, i też coś fajnego może z tego wyjść. Niech będzie blondynką, ale niech brwi ma akurat ciemne. Można by się zastanawiać, czy się farbnęła, czy robi sobie henne. Różnie, może być. I tutaj jeszcze też o tyle fajne jest to, że można sobie nawet strój wylosować, no nie? Ile razy mi się zdarza po prostu kilka razy kliknąć losu i jak mi się nie chce Sima ubierać? Albo też są y, te gotowe style, które są też bardzo fajne. I jest ich w ogóle sporo też, nie? O, coś takiego na przykład mogłabym ją ubrać. I byłoby już tak całkiem, całkiem. Właśnie, jeśli ktoś jest leniwy i nie chce mu się ubierać Simów, tak jak ja. Ja ostatnio dosyć często korzystam z tych, z tych gotowych stylów, bo one są tutaj bardzo ładne w ogóle. I tutaj od razu jest też makijaż, czasami taki średni, no ten makijaż można sobie ewentualnie zawsze poprawić. Wszystko można sobie zawsze po prostu edytować w tym stroju, a jakiś taki ogólny pomysł jest. Chyba, że rokowego anioła jej zrobię ej! Ale super! No tylko ten makijaż jej totalnie nie pasuje, w sensie do jej odcienia skóry po prostu totalnie nie pasuje, ale no o tyle spoko, że teraz przy makijażach mamy te suwaczki, niesuwaczki, coś zawsze można pokombinować, żeby było ładniej, ale nie no, no, to co ona ma na oczach to jest tragedia jakaś. <laughs> Jeszcze jakby ten róż jej zdjąć to już będzie całkiem spoko. No i całkiem w sumie spoko Simka wyszła koniec końców. Ewentualnie mogę jeszcze trochę jej, no bo figurę ma taką, jaką miała początkowo, więc ewentualnie mogę jej coś tam pozmieniać, jeśli, jeśli mam ochotę, ale już jest w sumie całkiem ciekawie. No i po raz kolejny wyszedł Sim, którego w życiu bym sama od zera nie zrobiła w taki sposób. A nawet mogłabym sobie zagrać takim Simem. No i teraz o tyle fajne jest w ogóle to tworzenie takich losowych simów, że no można czasami sobie, sobie to wykorzystać po prostu robiąc, jakoś zaludniając otoczenie, tak? Ale można też normalnie grać takim simem i Dzięki temu, że jest taka losowość, to ta rozgrywka może czasami być inna niż zazwyczaj się robi. W przypadku tamtego kolesia w Sims 3, tego Kitha, można by było właśnie jakby zbierając te wszystkie cechy, które on ma, można by było zrobić z niego podrywacza, ale też mógłby zajmować się wynalazczością. Mógłby przy każdej okazji chodzić na koncert jakiś symfoniczny, albo jakikolwiek tak naprawdę koncert. Mógłby też um, mieć wrogów na przykład jakichś, przez to, że jest taki narwany. Tak więc, no, kurcze możliwości są ogromne. Ale tutaj pan Franciszek, przygoda, botanik, też całkiem nieźle. W sumie to oni pasują do siebie trochę. Oboje są źli. Też tutaj mógłby tak zaszyć się gdzieś w swoim ogrodzie, tak? albo mieszkać gdzieś na jakimś uboczu i nie lubić ludzi, dlatego jest zły i nie wiem, cokolwiek takiego, nie? Także zawsze można sobie dopowiedzieć jakąś mega po prostu historię do, tego, do, do, do tych kilku cech, które się temu Simowi um, akurat wylosowały. Z czego? Muszę powiedzieć, że w Sims 3 jest to zdecydowanie najbardziej rozbudowane, bo tych cech jest 5, one są bardziej charakterystyczne zazwyczaj, te cechy. No i jeszcze mamy te ulubione rzeczy, które dodatkowo dają nam jakieś tutaj um, punkty odniesienia, co ten Sim jeszcze innego może robić. No i to tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, że może udało mi się was jakoś zainspirować do stworzenia bardziej losowych simów i ogólnie do docenienia przydatności losowości w Simsach i to będzie tyle. Jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za zmuszam i widzimy się w następnym. Pa.